Jak przygotowanie do walki? Forma jest? No, mam nadzieję, że będzie. Jeszcze mamy 3 tygodnie, także jeszcze jest troszkę czasu do zrobienia tej formy, także myślę, że będzie optymalna na 7 czerwca. Maraton pomógł? No, zobaczymy w walce. Na razie dobrze się czuję, nie ma żadnych kontuzji po tym maratonie, nic mi nie boli. Myślę, że sprawdzimy na 7 czerwca, czy dał coś. Jaki jest plan treningowy na najbliższe dni? Boli wszystko? No, najcięższy teraz jest okres, czyli sparingów i wytrzymałości. Widzimy, że pogoda też jest zmienna, także ciężko się trenuje w takich warunkach, no ale no, trzeba robić swoje i my to robimy. Co z wagą? Taki chuty pan jest trochę. No tak, zbijam do wagi średniej parę kilo, ale to jest moja waga i dobrze się będę w niej czuł, także mówię, jeszcze mamy 3 tygodnie, na spokojnie wszystko leci. No to rzecz najważniejsza, przeciwnik, czy wiadomo, z kim będzie pan walczył? Tak, prawdopodobnie dzisiaj się okaże, ale mogę już zdradzić, że może być to dobrej klasy Bułgar, który jest tam wyżej ode mnie notowany o 30 pozycji i pierwszy w Bułgarii wadze średniej, także nie będzie to placek. Czyli walka może być ciężka, jakiś plan, coś na... Jak pokonać przeciwnika? No, jeżeli będzie ten Bułgar, no to z trenerem ustalimy taktykę, a robimy swoje, no i w ringu to, co najlepiej potrafię, czyli boksować. Czyli możemy zaprosić na galę i na dobrą walkę? Tak, chciałem serdecznie zaprosić wszystkich kibiców ze Oświęcimia i nie tylko na galę 7 czerwca na lodowisko w Oświęcimiu. Myślę, że szykuje się noc ciekawych walk. Jak forma przed walką? Bardzo dobrze, samopoczucie, forma w 100% będzie na walkę. Waga już jest, czy jeszcze nie? Waga już jest, zawsze jest w sumie waga, bo jest niedowaga, także nie mam z tym problemów. Czyli można pracować nad siłą? Nad siłą można pracować, ale ogólnie siłę dobrą posiadam i będzie wszystko coraz lepiej, także... I jakiś plan na walkę specjalny? No, to znaczy mądrze boksować, nic faniakować w sumie w ringu, no i dać wszystko z siebie, aby było jak najlepiej w walce. Czy 7 czerwca warto przyjść na halę lodową? Tak, warto przyjść i wszystkich zapraszam, ponieważ będą emocje i będą bardzo dobre walki. Mam nadzieję z wszystkich zawodników z naszego teamu. Jak forma przed walką? Bardzo dobrze. Dobrze przebiegają na razie przygotowania. Wytrzymałość teraz robimy, to formy jeszcze nie ma do końca, ale będzie. Zdrówko jest? Tak jest. O, jest okej, okay, co zrobię. Determinacja do walki? No też jest. Przede wszystkim też dlatego, bo u siebie boksujemy i chcemy się z jak najlepiej strony pokazać. Plan specjalny na jakiś przebieg walki, te sztuczki? No nie, no to się okaże w ringu, co zawodnik potrafi i jakie błędy będzie robił i wtedy będziemy boksować po jego błędach. 7 czerwca warto przyjść na halę lodową? Tak, warto przyjść, bo przede wszystkim my boksujemy z Unii Boxing Oświęcim, prawda? I dlatego jest warto tam przyjść i zobaczyć, jak boksujemy i jakie postępy my zrobili.